Dzień dobry, zapraszam na opolskie kulisy futbolu o dziś o nowej godzinie 17.40. Oto co dla Państwa przygotowaliśmy. ŁKS wypływa z Opola z 3 punktami, z czym zmaga się Odra Opole. Rozegrał ponad 15 tysięcy minut w barwach opolskiej drużyny. Rafał Niziołek o wsparciu rodziny i fotografii. Przed meczem z dumą stolicy, czy niebiesko-czerwoni przełamią złą passę. A ze mną i Państwem w studiu są Leszek Bartnicki, dyrektor sportowy Odry Opole oraz Krzysztof Kostęcki, redakcja sportowa TVP 3 Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku zapytam dyrektora, ponieważ często można usłyszeć w różnych wywiadach, jak używa Pan określenia festiwalowo, również w odniesieniu do gry Odry. No to kiedy możemy zacząć się spodziewać faktycznie takiego festiwalowego grania Odry Opole? Festiwal w Opolu to jest w czerwcu i mam nadzieję, że nie trzeba będzie tak długo czekać, bo to już będzie po sezonie. Z drugiej strony we wrześniu jest festiwal kabaretowy, a my nie chcemy na pewno kabaretu tutaj odstawiać w naszych meczach. Piłka nożna to jest taka dziedzina, która dla jednych wydaje się prosta, ale ci, którzy są w nią bardziej zagłębieni, wiedzą, że to nie jest tak wszystko na pstryknięcie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wszyscy mają świeżo w pamięci 6. miejsce na koniec poprzedniego sezonu, tylko że to już jest zupełnie inna Odra, jeśli chodzi o personalia. I oczywiście ten dorobek 8 punktów to nie jest coś, co nas satysfakcjonuje. Natomiast myślę, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tych zmian było w klubie bardzo dużo i że to niekoniecznie od razu załapie. Ten terminarz na początku sezonu też trzeba powiedzieć, że akurat te zespoły, z którymi przegraliśmy, to nie są przypadkowe zespoły, bo czy Termalika, która jest niekwestionowanym liderem ligi, czy dwaj Spadkowicze z Ekstraklasy, czyli, czy Wisła Płock, która też jest jednym z głównych faworytów tej ligi. I na pewno po tych porażkach było przykro, no ale zdajemy sobie sprawę, że teraz trzeba po prostu zacząć poważnie punktować, żeby gdzieś nie musieć się niebezpiecznie za siebie oglądać. No tak, jesteśmy po meczu z ŁKS-em Łódź. Krzysztof, ty oglądałeś ten mecz, wiesz jak to wszystko wyglądało, więc podziel się swoją opinią. Trochę zacząłeś, można powiedzieć, z takiego wysokiego C. Mogę powiedzieć, że niestety oglądałem ze względu na to, że no bardzo trudno się oglądało to spotkanie. Trzeba pamiętać, że rzeczywiście ŁKS jest spadkowiczem z Ekstraklasy, co też miejscami było widać. I też miejscami było widać to, że no ma ogromną chęć, żeby wrócić na tą najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce, ale rzeczywiście bardzo dawno nie oglądałem takiej Odry, jaką widziałem w pierwszej połowie. Po raz kolejny zaznaczę niestety, ze względu na to, że podejrzewam, że będziemy tutaj jeszcze omawiać, jeśli chodzi o cały przebieg spotkania, ale rzeczywiście ta pierwsza połowa była naprawdę, no naprawdę trudno się oglądało tą pierwszą połowę. Ale zanim przejdziemy do omówienia tej pierwszej połowy, jak i całego spotkania, zapraszam na vloga meczowego. To Spadkowicz z Ekstraklasy, to pokazuje, że też jest to mocna personalnie drużyna. Po dosyć takim niemarowym początku teraz dziś złapali rytm, ale mam nadzieję, że my przeszkodzimy im tym, żeby dalej łapali te punkty i dzisiaj tutaj na Oleckiej będziemy chcieli im się mocno przeciwstawić. Dużo zmian zaszło w klubie, nowy zespół. Trochę pewnego czasu też potrzebowaliśmy, żeby poznał wszystkie rzeczy, które ja jakby od nich wymagam. Ten początek nie był dobry w naszym wykonaniu pod względem punktowym, ale myślę, że gra była z każdym meczem lepsza. Dzisiaj gramy jakby w Opolu o 3 punkty. Ten ostatni mecz, tak powiedziałem, przed przerwą reprezentacyjną. ŁKS jest drużyną, która musi zdobywać punkty. Tam oczekiwania są ogromne. Zresztą widać to po postawie kibiców, po postawie zawodników, trenerów. Jest tam presja na dobry wynik i na pewno ten początek sezonu w wykonaniu ŁKS-u był chyba nawet bardziej rozczarowujący niż ten początek w wykonaniu Odry. To będzie bardzo trudny mecz. ŁKS postawi poprzeczkę wysoko, będzie gryzł trawę i miejmy nadzieję, że umiejętności piłkarskich charakteru wystarczy do tego, żeby się temu przeciwstawić i mimo wszystko wygrać. Na pewno ważne będzie to, żebyśmy zdobyli kolejne punkty. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że w tabeli ŁKS jest zaraz pod nami, ale z jednym meczem rozegranym mniej.
atutem Odry jest odpowiednio dobrany skład taki personalny pod całe fragmenty gry. To na pewno jest duża siła tego zespołu. Oczywiście trener będzie miał plan na to, jak nam strzelić bramkę z gry, ale jesteśmy i na to przygotowani. Mamy swój plan na ten mecz, nie chciałbym tego zdradzać. Na pewno obie drużyny będą mocno walczyły. Też pogoda jest taka, że trzeba będzie tymi siłami mądrze dysponować. Mecz ŁKS-em Łódź to jest prestiżowe spotkanie, drużyna z ogromnymi tradycjami. Dzisiaj tym sposobem, żeby zrobić coś, czego jeszcze na Oleskiej nie było, coś, czego jeszcze kibice w Opolu nie widzieli na żywo, to przygotowanie bardzo duże. Największe, jaka do tej pory była sektorówka, ona zostanie rozciągnięta na całej trybunie krytej. Liczymy, że przez ten czas cały stadion będzie wspólnie dopingował, będziemy się cieszyli tym napędzaniem piłkarzy do zwycięstwa. No i miejmy nadzieję, że przyniesie to efekt w postaci czeków. Startujemy ósmą kolejkę BetClick pierwszej ligi. Mamy nadzieję, patrząc na atmosferę na trybunach, niezwykle ciekawe spotkanie. Równie gorące jak ta atmosfera, która nakręca się od pierwszej minuty. No tu ciężko się będzie przebić. Widzimy, ilu tutaj zawodników gospodarzy za linią piłki. Z tego właśnie słynie Odra, że naprawdę bronią dużą grupą zawodników, ale to się udało. Dankowski! Gol! 1-0 dla ŁKS-u! Mówiliśmy przed chwilą, że będzie ciężko, ale 2-3 podania i jest trafienie dla gości. Znowu powtarza się historia z pierwszych połów poprzednich meczów. Dziś naprawdę słabo wchodzimy w spotkanie. Zupełnie zakładaliśmy zupełnie inne rzeczy. Musimy nad tym pracować. Mecz stopuje Sebastian Jarzębak. Za chwilę przerwa, za chwilę kwadrans na to, by trochę się obudzić, jeżeli chodzi o Odrę Opole. Brak ofensywy tak naprawdę konkretnej według mnie do tej pory, a co zmienił? Więcej akcji, strzałów na bramkę. Nic nie grają ŁKS, nic nie gramy, dopiero nic nie gramy. Nic ani jednego strzału na bramkę, po pierwsze. Cały czas kontra idzie ŁKS-u, a Odra... No naprawdę źle to wszystko wyglądało tego, ale mam nadzieję, że będzie w drugiej połowie całkowicie szło w dobrą stronę. Brakuje gry z kontry, wydaje mi się. A tak, widać, że tamci są trochę lepsi, ale zobaczymy, co pokaże druga połowa. Trochę słabo, ale mi jeszcze jest drugie 45 minut, także miejmy nadzieję, że będzie dobry wynik. Jakieś transfery pewnie by się przydały, bo ten skład trochę słabiej wygląda od poprzedniego. W poprzednim sezonie, no a to zobaczymy jeszcze drugie 45 minut. Skrzydła przede wszystkim, no a tak, ofensywa, przede wszystkim ofensywa. Środek pola może coś, no w tamtym sezonie odeszedł Borcha, dosyć dobry zawodnik był. No i coś takiego nam właśnie potrzeba, coś takiej trochę finezji, szybkości. Na koniec tego vloga meczowego wyszedł temat transferów. Korzystając z okazji, że dyrektor sportowy Odry Opole jest z nami w studiu, porozmawiamy właśnie o transferach, o tych, które tak naprawdę były ogłaszane 18 czerwca, czyli wtedy, kiedy ogłoszono, że pan zostaje dyrektorem sportowym. No właśnie, Dominguez, tutaj odejścia, na przykład Kalinowskiego, Kamińskiego. To są te transfery, te odejścia czy przyjścia, które zostały ogłoszone 18 czerwca. Jaki realnie wpływ miał pan właśnie na te transfery? No ciężko jakby każdą datę rozbijać w tej chwili, natomiast no nie da się ukryć, że to nie jest tak, że byłem tutaj od początku decyzji, które były podejmowane, więc nie o wszystkich, nie we wszystkich sprawach na pewno miałem decydujący głos, natomiast to też nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. To nie jest zlepek poszczególnych nazwisk, tylko jest to klub Odra Opole. I dzisiaj bez względu na to, czy ktoś przychodził zanim tutaj byłem, czy ktoś przyszedł już, gdy tutaj byłem, czy jest to zawodnik, z którym pracowałem w poprzednich klubach, gdzie
gdzie miałem okazję pracować, czy nie, to już w tej chwili nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Dzisiaj jesteśmy jedną drużyną i musimy zrobić wszystko, żeby każdy zawodnik, każdy członek sztabu trenerskiego, każdy pracownik klubu ciągnął ten wózek w tę samą stronę, w stronę, która będzie nam dawała satysfakcję z postawy Odry. To przejdźmy może do tych, którzy odeszli. Krzysztof, ty takim swoim eksperckim okiem, jak byś określił, którego właśnie z tych odejść najbardziej szkoda? Może widać, że któregoś z tych zawodników brakuje teraz w Odrze? Na pewno Maciej Wróbel, na pewno Sarmiento i na pewno Victorio Cantinella. To jest trójka, którą tak naprawdę może nie tyle, że można żałować, że odeszła, ale jednak nie, przy niektórych miejscach, w niektórych meczach widać, że troszkę ich brakuje, ale wspomniałaś o odejściach, na pewno warto wspomnieć o tym, kto dołączył do tego zespołu, bo wcześniej wspominałaś o tym, kto zasilił szeregi Odry. Personalnie na pewno cieszę się z tego, że Dawid Wolny powrócił do Opola, bo na pewno jest to wielki powrót, co też było widać w mediach społecznościowych, chociażby w mediach społecznościowych, że no, Opolanie bardzo czekali na ten długo wyczekiwany, na ten długo wyczekiwany powrót Dawida. Widziałam, że dyrektor sportowy też tutaj kiwał głową, gdy była mowa o Dawidzie Wolnym. Ale teraz już może nie o transferach, a właśnie o tych pierwszych połowach, o których też była mowa w vlogu meczowym. No jest to jakaś teraz niestety taka zasada, gdzie po meczu z GKS-em Tychy widać, że pierwsze połowy i w statystykach, i jak ogląda się ten mecz na boisku, jak on wygląda, one są po prostu gorsze. Z czego to wynika? Czy po meczu z GKS-em Tychy nagle tutaj piłkarze Odry stracili pewność siebie, nie potrafią tak wejść w pierwszą połowę? Muszę powiedzieć, że to jest też temat, który pojawia się często w naszych analizach w ostatnich tygodniach, bo gdyby słabsze były drugie połowy, to pewnie jak tutaj siedzimy, każdy by powiedział źle przygotowani fizycznie, nie mają siły, tak? Natomiast no jeżeli drugie połowy są lepsze, no to nie jest kwestia przygotowania fizycznego, to nie jest kwestia braku sił, chyba bardziej jakiegoś podejścia mentalnego, bo w pełni się zgadzam, że i w meczu ze Stalą Stalowa Wola ta pierwsza połowa była dużo gorsza i w meczu w Rzeszowie, mimo że obie zakończyły się wynikiem 1-1, to zdecydowanie bardziej nasza postawa mi się podobała w drugiej połowie. Ostatni mecz to już był chyba przykład najbardziej kliniczny, bo ja się zgadzam z tym, co usłyszeliśmy tutaj od kibiców, że rzeczywiście ta pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. No właściwie nie stworzyliśmy żadnej sytuacji pod bramką ŁKS-u, a z kolei w drugiej połowie tak naprawdę mam wrażenie, że gdyby padła bramka na 1-1, to można by było się pokusić nawet o strzelenie kolejnej zwycięskiej. Może teraz na chwilę panu przerwę, bo pewnie jeżeli kibice nas oglądają, zastanawiają się, czy wy już wiecie, z czym jest problem? Macie jakiś plan na to, jak rozwiązać te pierwsze połowy? No tak, teraz mamy ten okres 2 tygodni przerwy reprezentacyjnej, kiedy meczów nie gramy. I oczywiście to jest też temat w jakiś sposób analizowany, wałkowany. Zawodnicy też przechodzą testy pewne, które mają nam pokazać, jak na przestrzeni powiedzmy 2 miesięcy zmieniły się ich możliwości fizyczne, motoryczne, wydolnościowe. Natomiast no, przede wszystkim myślę, że to jest taka kwestia dotarcia do głów zawodników, że musi się wydarzyć coś złego, musi się wydarzyć, nie wiem, stracony gol, musi się pojawić sytuacja, kiedy tak trochę nawiązując, gdyby to były dzieci, można powiedzieć, ktoś wam zabrał zabawki i dopiero nagle jest w was ta agresja. No bo skoro jesteśmy w stanie w drugiej połowie czy odwrócić losy meczu jak ze Stalą Stalowa Wola, czy zagrać z ówczesnym wiceliderem pierwszej ligi jak równy z równym, mówię o meczu w Rzeszowie, czy teraz przeciwko ŁKS-owi, chociażby ta sytuacja sam na sam, kiedy po podaniu Muratowicza Nowak miał świetną sytuację. Ale to właśnie druga połowa, tak? Sytuację. Czyli tutaj faktycznie widać, że w drugiej połowie już były sytuacje bramkowe. Myślę, najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że jest to kwestia jakiegoś dotarcia do głów zawodników, bo tak jak mówię, to nie jest kwestia braku sił,
Bo gdyby to była kwestia braku sił, to te siły by się kończyły w pierwszej połowie, a brakowałoby ich, by ich w drugiej. Natomiast no myślę, że te dwa tygodnie to jest też czas, kiedy możemy więcej potrenować, bo ten zespół też był w jakimś sensie, gdzieś tam to była taka praca na żywym organizmie, gdy sezon się już zaczynał. To jest okazja też do większej liczby rozmów, no i głowy sztabu szkoleniowego w tym, żeby od następnego meczu z Polonią Warszawa Odra nie miała dwóch twarzy, tylko miała jedną i tę lepszą. To ja mam takie jeszcze pytanie, czy to chodzi o mental, jeśli chodzi o wejście w mecz, bo ja mam wrażenie, że z rozpracowaniem przeciwnika, przynajmniej w niektórych przypadkach, trener, jak i zespół nie mieli do tej pory jakoś problemów, chociażby poprzedni, nie ten ostatni mecz, tylko jeszcze poprzedni ze Stalą Rzeszów. Mam wrażenie, że bardzo dobrze rozpracowany przeciwnik i zespół trzymał się tego, jaki jest plan, i to było widać, chociażby też w perspektywie zmiany ustawienia, dokładnie. Tak, ono było też tym podyktowane. Słusznie pan zauważył, że zagraliśmy w innym ustawieniu przeciwko Stali Rzeszów i ono było właśnie podyktowane tym, że szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania na Stal teraz na Rzeszów. Teraz można zobaczyć się właśnie na ekranie, w jakim ustawieniu Odra Opole wyszła przeciwko ŁKS-owi. No i właśnie, wracamy do meczu z ŁKS-em Łódź. Mamy powrót do innego ustawienia i to jest znowu, nie wiem, problem z ustawieniem, czy problem z wejściem w mecz, czy problem z rozpracowaniem przeciwnika w tej początkowej, pierwszej fazie meczu. Ja myślę, że ustawienie jest oczywiście ważne, natomiast jest po drugiej stronie też rywal, który też ma swoje jakieś pomysły na to spotkanie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak silna w środku pola jest drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego, że to tam gdzieś tacy zawodnicy jak chociażby Mokrzycki czy Kupczak w poprzednich meczach stanowili o sile tego zespołu. Stąd też chcieliśmy mieć w tym meczu więcej zawodników w linii środkowej, żeby spróbować to zneutralizować. Ale to wszystko znowu są tylko liczby, bo na drugą połowę wyszliśmy w identycznym ustawieniu, choć wydawało się, że może po tej złej pierwszej połowie trener zdecyduje się od razu na jakieś zmiany w przerwie. To może okazało a propos się, tej drugiej połowy właśnie. Zobaczmy może teraz statystyki, zobaczmy jak to wyglądało nie po pierwszej połowie, a po całym meczu, ponieważ faktycznie nieco się te statystyki poprawiły. Nawet widzimy, że posiadanie piłki tutaj Odra Opole miała więcej tego posiadania piłki i sytuacji bramkowych było więcej. Strzałów na bramkę niestety tylko jeden, strzały niecelne dwa. W porównaniu do strzałów niecelnych ŁKS-u, no 13 ŁKS-u, no to faktycznie tutaj też bez rewelacji. Ale można powiedzieć, że jedyny strzał na bramkę przyniósł gola. Ale jedyny strzał na bramkę przyniósł gola, no właśnie. Te statystyki jednak sprawiają takie, uświadamiają to, że faktycznie ta druga połowa jest w wykonaniu zespołu z Opola o wiele, wiele lepsza. Zresztą powiedzmy sobie o tych dwóch strzałach niecelnych, które tutaj są wyszczególnione. Jeden z nich to był strzał Nowaka w sytuacji sam na sam z bramkarzem, tak. A drugi niecelny strzał to był strzał w słupek Kuby Bartosza, który gdzieś tam trafił w wewnętrzną część słupka i tak szczerze mówiąc myślałem przez moment, że ta piłka gdzieś wpada do bramki, tak to wyglądało z miejsca, w którym siedziałem. No właśnie, zabrakło szczęścia, bo to były dwie bardzo takie dobre sytuacje, to były dobrze rozegrane sytuacje, czego zabrakło? No, fajnie bym było mówić, że to tylko zabrakło szczęścia, natomiast też można powiedzieć, że my w tych przegranych meczach, jakbyśmy je tak rozebrali na czynniki pierwsze, to tak, w meczu z Ruchem Chorzów mieliśmy sytuację przy stanie 0-1, gdzie Szymek Mida strzelał praktycznie na pustą bramkę, nie padł gol na 1-1. W meczu przegranym w Niecieczy przy stanie 0-1 mieliśmy świetną sytuację Kuby Bartosza z kilku metrów. Bramkarz obronił, tak? Teraz też mówimy o sytuacji, które mieliśmy świetne, żeby wyrównać. Ktoś kiedyś powiedział, że jak szczęście się powtarza, to już nie jest szczęście, a pech jak się już powtarza często, to nie jest pech. I oczywiście tak, no trochę szczęścia na pewno zabrakło, bo może jakby spiłować ten słupek trochę inaczej, to Kuba Bartosz by cieszył się z gola, ale z drugiej strony no musimy sobie zdać sprawę z tego, że musimy pewnie tych sytuacji stwarzać więcej, żeby nawet jak w którejś szczęścia zabraknie, to żeby kolejna kończyła się golem, bo tak jak mówię, my w tej drugiej połowie naprawdę długimi fragmentami byliśmy na połowie przeciwnika, byliśmy w polu karnym, były dwie sytuacje, które gdzieś tam sędzia dość długo czekał na informacje z VAR-u, czy nie powinien się nam należeć rzut karny. Można tylko powiedzieć, że no szkoda, że trzeba było zagrać tak sobą pierwszą połowę, żeby
wyjść tak zmotywowanym na tę drugą. Wcześniej usłyszałem jedną wypowiedź, że analizowaliście już ten mecz i właśnie te pierwsze połowy i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest takie, czy wy widzicie jakiś pozytyw po tym spotkaniu z UKS-em? I jeżeli tak, to co by to było? Na pewno pozytywem było to, że przeciwko drużynie, która spadła z Ekstraklasy, ma bardzo silne personalia, byliśmy w stanie w drugiej połowie być zespołem, który grał nawet nie jak równy z równym, ale potrafił być lepszy. To na pewno. Na pewno dużym pozytywem dla nas jest powrót do gry Dawida Czaplińskiego, tak? Bo tego zawodnika na pewno bardzo brakowało. O i tak przez moment tam mogło być tak, że po raz mógł być bohaterem. Mógł być bohaterem. Teraz na moment panom przerwę. Tym tak naprawdę akcentem skończymy sobie omawianie tego ostatniego meczu. I z pozytywów, no to my teraz przedstawimy państwu felieton Poznaj piłkarza w kulisy z Rafałem Niziołkiem. Wychowałem się w Unii Złoty Stok, pochodzę ze Złotego Stoku, urodziłem się w Ząbkowicach Śląskich, jestem z Dolnego Śląska. Z rodziną często wyjeżdżam, bo tam zostawiłem swoich rodziców, swoich braci i też taką bliższą rodzinę. Mamy takie dwa domy, często wracamy do Złotego Stoku. Ściągam buty. Myślę, że piłka nożna tak naprawdę od początku była jedynym wyborem, gdzie w tych czasach, w takiej małej miejscowości nie było jakichś, nie wiadomo jakich, dodatkowych zajęć. Był klub piłkarski, wszyscy koledzy grali w piłkę, więc tak naprawdę nie było innego wyboru, grało się w piłkę. O, tu masz, proszę. Mam dwójkę dzieci, starszą Maję, 7 lat, jest bardzo aktywną dziewczynką, gdzie i trenuje piłkę nożną, i wspinaczkę, i gimnastykę, taniec, akrobatykę, więc bardzo lubi aktywność fizyczną. I jeszcze by chciała się zapisać na parę zajęć, no ale rodzice hamują troszkę dziecko, bo też ten dzień nie jest z gumy i pomieścić te wszystkie zajęcia jest bardzo ciężko. Drugą córeczkę mamy, Marysię, 2,5 roku. Pierwszy dzień poszła do przedszkola. Cieszymy się, że jest taka samodzielna. Jak stanowię wyciągniesz, to zagramy. Starsza córka, pierwszy dzień w szkole i troszkę przewartościowane nasze życie, bo byliśmy przystosowani do tego, że zawsze mieliśmy takie pół dnia, gdzie dziecko było w przedszkolu. Hej, jak tam w szkole był? Fajnie. Teraz trzeba się dostosować, bo raz się zaczyna o 9, raz się kończy o 12. Jest to bardzo duży przeskok w samodzielności, gdzie wszystko teraz będzie musiała tak naprawdę robić sama. Myślę, że przez te wszystkie lata tak uczyliśmy dzieci, żeby sobie poradziły same. Kto teraz losuje? Kto teraz losuje, Marysia? To mama. Tak, z żoną mamy bardzo dużo wspólnych pasji. Tak naprawdę piłka nas połączyła, bo żona, będąc na studiach, pisała pracę magisterską na temat odporności psychicznej piłkarzy i robiła badania właśnie w MKS-ie, w Odrze chyba i bodajże w GKS-ie Bełchatów. Piąteczka. Ops. I piąteczka. Przyszłik. Wtedy się poznaliśmy i coś zaiskrzyło i tak naprawdę od wtedy jesteśmy razem. To jest Maja z Marysią. Jest fotografem, jest psychologiem, ale oczekuje oczywiście pomocy. Otrzymuje ją od żony, a nie od psychologa, więc na pewno to jest takie połączenie bardzo dobre i nie muszę szukać pomocy gdzieś dalej, tylko mam ją tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. No i myślę, że często z niej korzystam. Maja robi co? Szpa? Szpagat. Szpagat. Przez to długi okres czasu jestem na takim poziomie, gdzie obciążenie psychiczne w pewnych momentach nie zawsze są wzloty, często są upadki, więc takie wsparcie w domu jest jak najbardziej potrzebne. Jest? Co to za miejsce jest? Pamiętacie? Jaki to kraj? To jest... Grecja. To jest Biały Piasek. Brawo, Grecja. Biały Piasek. Ta fotografia też w naszym życiu jest bardzo obecna. Każda wyprawa odbywa się z aparatem w ręce, tych zdjęć jest bardzo dużo. Dzięki temu mamy taką pamiątkę z tych wszystkich miejsc, w których byliśmy, z tych wszystkich emocji, które przeżyliśmy. Fotografia uwiecznia takie właśnie emocje, które były w tych momentach.
też starsza córka próbuje piłki nożnej i trenuje z chłopakami, nie boi się, bardzo chce trenować, więc my nie będziemy zmuszali jej do niczego, ale jeśli będzie chciała grać w piłkę, będziemy prowadzić ją na zajęcia. Druga, jak widzi siostrę, która gra w piłkę, też zaczyna kopać, zaczyna biegać za piłką, więc kto wie, może za 2 lata będziemy musieli wozić 2 córki na treningi. Chodź, idziemy ubrać buciorki. Chodź. Gotowa, Marysia? Staramy się jak najwięcej robić wszyscy razem, bo te takie więzi, spędzanie wspólnego czasu. Chodzimy, ale powolutku na schodach. Żebyśmy czuli się związani bardzo mocno. Łopatki. Łopatka. Piątki. Pops. A teraz już w naszym studiu mała zmiana gości. Rafał Niziołek, piłkarz od Reopole, za Krzysztofa Kostęckiego, dziennikarza sportowego TVP Trzeopole. Dzień dobry. Witamy w naszym studiu. No właśnie, pamiętasz jak to było, ponieważ tutaj trochę wspominałeś w felietonie, pamiętasz jak to było, jak przychodziłeś w ogóle tutaj na Opolszczyznę? Jak najbardziej. No, te początki takie grania w piłkę seniorską się wiązały właśnie z przeprowadzką na Opolszczyznę. I pierwszym klubem właśnie był MKS Kluczbork, gdzie przyjechałem tak naprawdę po szkole średniej, po maturze. I chciałem zostać piłkarzem i się udało. Zostałem zawodnikiem drugoligowego MKS-u Kluczbork, z którym udało się 2 razy awansować do pierwszej ligi, a później przygoda z Odrą Opole. Później przygoda z Odrą Opole, ale nim o Odrze Opole zobaczmy, co się działo w 2008 roku, kiedy przechodziłeś do MKS-u Kluczbork. Zobaczmy, Oskar Zawada miał niecałe 2 lata, a teraz tak naprawdę z Oskarem Zawadą grasz ramię w ramię. Radosław Sobolewski z Wisłą Kraków zdobył Mistrzostwo Polski. Robert Lewandowski po raz pierwszy wystąpił w reprezentacji Polski. Dość zaskakujące i tak chyba myślę, z nostalgią można sobie spojrzeć, kiedy to było i co się wtedy faktycznie działo. Zgadza się, na pewno kawał czasu i kawał historii. No mam nadzieję, że jeszcze na tym takim poziomie piłkarskim będę troszkę dłużej i będzie można powspominać jeszcze takie sytuacje. A może dyrektor pamięta, co robił w 2008 roku? Pamiętam, bo to był też dla mnie ważny rok, bo po raz pierwszy zmieniałem redakcję pracując w telewizji i rzeczywiście jeszcze w starej redakcji pracowałem przy okazji gdzieś tam Mistrzostw Europy 2008 roku, czyli pierwszych, kiedy Polska zagrała na Mistrzostwach Europy. Pamiętam, że miałem zadanie jeździć za reprezentacją Chorwacji i reprezentacją Austrii, czyli naszymi grupowymi rywalami. A później zmieniłem stację i po raz pierwszy w 2008 roku miałem okazję komentować mecz piłkarski Ekstraklasy. Ale żeby powiedzieć, jak to było dawno temu, to w pierwszym, którym komentowałem, zmierzyła się Polonia Bytom i Ruch Chorzów. Także no dzisiaj zespoły, które w Ekstraklasie nie grają. Czyli faktycznie 2008 rok to rok dużych zmian dla panów, a my przekopaliśmy archiwa naszej telewizji i udało nam się znaleźć archiwalne wypowiedzi Rafała Niziołka z czasów, kiedy grał w MKS-ie Kluczbork. Potencjał tego zespołu jest wielki, więc ten dorobek punktowy no, mógł być większy, ale cieszymy, że jest taki, no, bo tak jak mówiłem, no, ciężko było wyjść z tego kryzysu. Psychicznie podbudowujemy się. No, ten okres jest taki, że trzeba pracować, tylko ciężko, a wyniki to jest sprawa drugorzędna. Trochę pokrzyżowało nam to plany, kontuzje, dużo kartek. Te wypowiedzi faktycznie raczej negatywne, więc może nie o negatywach, ale porozmawiajmy o pozytywach. Jakie takie pozytywne sytuacje, może w ogóle, czy pozytywnie w ogóle wspominasz MKS Kluczbork? No jak najbardziej, to MKS Kluczbork to tak naprawdę początek mój z piłką profesjonalną i też sukcesy, bo 2-krotnie awansowaliśmy jako drużyna z małego miasteczka do pierwszej ligi. To był naprawdę wielki sukces. Całe miasto żyło piłką nożną, więc jeśli chodzi o ten taki aspekt sportowy, jak i taki przywiązania do Kluczborka jest bardzo duży i bardzo się cieszę, że ta historia została tak napisana. Rafał, grałeś w takim meczu, przepraszam, że wejdę w słowo. Ja mam takie wspomnienie z Kluczborkiem, może nie najlepsze. Kiedyś przyjechaliśmy tutaj z Chojniczanką i mecz chyba zakończył się remisem. Strzeliliśmy gole, ale w czasie jak piłka leciała, zgasł reflektor i sędzia tej bramki nie uznał. Nie wiem, chyba grałeś też w tym meczu. Tak, grałem w tym meczu. Oskar Bogorzelec chyba bronił tak wtedy w Kluczborku. Dobrze pamiętam tą sytuację.
przedziwna sytuacja, ale akurat dla nas się skończyła dobrze, bo akurat to my traciliśmy bramkę. Czyli tutaj też takie zabawne wspomnienia też łączą się z Kluczborkiem. W takim razie, jeżeli było tak dobrze, to dlaczego zdecydowałeś się opuścić ten klub? Znaczy, zdecydowałem się opuścić MKS, bo spadliśmy z pierwszej ligi do drugiej i pojawiła się oferta z Odry Opole. Te oferty były w wcześniejszych latach, ale Odra była w tym momencie, grała na niższym szczeblu rozgrywkowym, więc ten taki aspekt sportowy był dla mnie bardzo ważny. Gdy pojawiła się oferta z pierwszoligowej Odry Opole, przyjąłem ją i chciałem kontynuować swoją przygodę na tym właśnie poziomie. Pewnie kibice też są ciekawi, jak wygląda taka w ogóle procedura transferowa. Tych zawodników się wcześniej ogląda, jeździ na mecze, dopiero się podejmuje decyzję, ile to w ogóle trwa? To zależy, to może trwać bardzo długo, może trwać bardzo krótko, jeśli na przykład trzeba coś zrobić szybko, bo na przykład, nie wiem, bramkarz pierwszy złamie rękę i trzeba na szybko znaleźć następcę. Ale zazwyczaj tak, zazwyczaj jest to oglądanie zawodnika najpierw może w meczach transmitowanych, później pojechanie kilka razy na jego mecze, zobaczenie jak funkcjonuje. Ja często też jeszcze bazując na doświadczeniu swoim dziennikarskim staram się robić taki wywiad środowiskowy, będąc powiedzmy w tej piłce od wielu, wielu lat praktycznie w każdym klubie gdzieś ma się znajomych, czy ma się ludzi, którzy z kimś grali i kogoś znają, więc warto dowiedzieć się jakim ktoś jest człowiekiem. Jak funkcjonuje w grupie, też czasami sprawy rodzinne są też bardzo ważne, bo ktoś może się nie chcieć przenieść, bo nie wiem, żona ma świetną pracę albo coś takiego, więc dokładne poznanie zawodnika. No dziś też mamy programy takie scoutingowe, które nam umożliwiają dokładne przyjrzenie się odpowiednim elementom w grze danego zawodnika. Często też staram się z takim zawodnikiem czy porozmawiać najpierw telefonicznie, później nie wiem, pojechać, spotkać się na jakiejś kawie, na obiedzie. Czasami też zaprosić, pokazać jak wygląda klub, jak wygląda miasto. No i summa summarum gdzieś tam na koniec, jeśli te dwie strony są zadowolone, to wtedy następuje podpisanie kontraktu. O zawodniku też mówią jego statystyki. I faktycznie statystyki sobie przygotowaliśmy z całej kariery Rafała Niziołka, więc możemy zobaczyć, ile meczów było rozegranych, ile goli, asyst. 430 meczów. To jest dość faktycznie imponująca liczba, ale najbardziej, myślę, tutaj trzeba pochwalić za zero czerwonych kartek. Dlaczego zero? Tutaj jesteś takim raczej bezpiecznym zawodnikiem, który nie wchodzi mocno, jeżeli chodzi właśnie o grę taką jeden na jeden. Nie faulujesz aż tak mocno zawodników? Znaczy, staram się nie być za bardzo agresywnym, bo to wiadomo, szanujemy swoje zdrowie jako przeciwnicy naprzeciwko siebie i nie chcemy zrobić krzywdy drugiemu zawodnikowi. Gdy mam też żółtą kartkę na koncie, staram się troszkę rozsądniej do tego podejść i nie osłabiać zespołu, bo dostając czerwoną kartkę osłabiam swój zespół i staram się do tego podejść bardzo rozsądnie. No to teraz może pomówmy o nieco innych statystykach, ponieważ w poprzednim sezonie zagrałeś w większości meczów po 90 minut. Teraz jest to trochę inaczej. Teraz nie dostajesz takiego czasu na boisku. Z czego to wynika? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, to już decyzja trenera. Poprzedni trener bardzo na mnie stawiał, rozgrywałem dużo minut u niego. Teraz jest inny pomysł trenera na prowadzenie zespołu i po prostu trzeba czekać na swoją szansę i ją wykorzystać i potwierdzać z każdym meczem, że się zasługuje na granie w pierwszym składzie. No to dyrektorze, teraz może pana zapytam, na jakim etapie w ogóle budowania składu, budowania całej drużyny jest teraz Odra Opole? Bo wiemy, że ten skład się trochę zmienia, w szczególności na pomocy. Czy już możemy się spodziewać, że kiedy wróci Odra Opole po przerwie, będzie to trochę inna Odra? Będzie to Odra, która już będzie miała taki stały skład? Stały to może nie, dlatego że po to chcemy mieć tę głębię składu, żeby rywalizacja o miejsce w składzie była i oczywiście idealny scenariusz jest taki, kiedy na każdej pozycji byłoby dwóch zawodników równorzędnych, bo nie oszukujmy się, rywalizacja na treningu też napędza każdego, tak? I Rafał też pewnie potwierdzi, że nic tak nie mobilizuje zawodnika jak dobry konkurent, z którym trzeba o to miejsce w składzie powalczyć. Choć oczywiście są tacy zawodnicy, którzy najlepiej się czują
kiedy wiedzą, że na pewno zagrają w wyjściowym składzie. Natomiast no, dla nas bardzo ważne jest też, żeby gdzieś tam dołączyli do nas rekonwalescenci, bo tych kontuzji poza zmianami, które były poważne, bo odeszło 12 zawodników po poprzednim sezonie, przyszło 8 spoza klubu, przyszło kilku zawodników z Centralnej Ligi Juniorów. Ale mieliśmy i mamy sporo też tych kontuzji, bo jak popatrzyłem sobie na podstawowy skład z ostatniego meczu z ŁKS-em, to tak naprawdę Artur Haluch, Rafał Niziołek i Rzemło to byli jedyni trzej zawodnicy z takiego optymalnego składu z poprzedniego sezonu Odry. Także no, trzeba powiedzieć, że 3 na 11. To pokazuje, jak duże zmiany zaszły, ale tak jak... Ale też jak no, pewnymi zawodnikami jest właśnie ta trójka, którą pan wymienił. Oczywiście, tego w żaden sposób nie kwestionujemy. Myślę, że kilku jeszcze takich gdzieś tam bardziej pewnych miejsca w swojego składzie zawodników jest, ale też cieszymy się, że i młodzież chociażby naciska, bo pewnie nikt by nie powiedział jeszcze kilkanaście tygodni temu czy kilka miesięcy temu, że tacy zawodnicy jak Zawada, jak Osipiak, którzy grali tylko w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, że będą w stanie wejść na poziom pierwszoligowy i naprawdę i faktycznie dobrze nie, się nie odstawać. Prezentować. Faktycznie, ale teraz wróćmy znowu do przeszłości. Zapraszam na kulisy ligowe. Aż 4 spotkania 8 kolejki BetClick pierwszej ligi zakończyły się podziałem punktów. W 3 z nich padł remis 1-1. W Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań mierzyła się ze Zniczem Pruszków. W 32 minucie wynik starcia otworzył Kacper Michalski, a niespełna 5 minut później wyrównał Radosław Majewski. Majewski, ale ciekawa piłka! Kołobrzegu miejscowa Kotwica podejmowała Wisłę Kraków. Dla gospodarzy na listę strzelców wpisał się w 14 minucie Michał Kozajda. Zaś dla Białej Gwiazdy w 83. Angel Rodado. Natomiast w Siedlcach tamtejsza Pogoń zagrała ze Stalą Rzeszów. Jako pierwszy trafił dla gospodarzy w 9. minucie Titas Milasius. I to jest kwintesencja tych pierwszych udanych minut. Potem w 26. minucie Stal miała okazję do wyrównania, lecz rzutu karnego nie wykorzystał Sebastian Thiel. To, co nie udało się Luksemburczykowi, udało się w doliczonym czasie pierwszej połowy Karolowi Łysiakowi. Starcie Wisły Płock z GKS-em Tychy zakończyło się bezbramkowo. Zdecydowane zwycięstwo zanotowała zaś w tej kolejce Brookbet Termalika Nieciecza, która na własnym stadionie wygrała 3-0 ze Stalą Stalowa Wola. Jako pierwszy radość kibicom sprawił w 24 minucie Kamil Zapolnik. To jest pierwsza bramka. Potem w 57 podwyższył Arkadiusz Kasperkiewicz, a rezultat ustalił w 82 Jakub Nowakowski. Szansa na strzał, jest 3-0. W tej kolejce nie brakowało również wyjazdowej wygranej 2-1, a stało się to w 2 spotkaniach. Najpierw Arka Gdynia pokonała w Legnicy miejscową Miedź. Choć gospodarze otworzyli wynik za sprawą Mateusza Grudzińskiego w 28 minucie, to chwilę później wyrównał Karol Czubak. Gola na wagę 3 punktów zdobył w doliczonym czasie meczu z rzutu karnego Szymon Sobczak. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Polonii Warszawa w Głogowie z tamtejszym Chrobrym. W 42 minucie Patryk Mucha zaliczył gola samobójczego. Potem w 69 minucie z tak zwanego wapna nie pomylił się Patryk Szwedzik. Pewnie wykonana jedenastka. A wygraną przypieczętował w 81 minucie Szymon Kobusiński. Zrobił i jest trafienie! Najwięcej, bo aż 5 goli padło w tej kolejce na Stadionie Śląskim, gdzie Ruch Chorzów po zaciętym meczu pokonał 3-2 Górnika Łęczna. Dla gospodarzy trafiali kolejno Mateusz Szwoch w 21. Danis Ventura w 65. Oraz Bartłomiej Barański w 86 minucie. Dla Górnika zaś strzelali w 43 minucie Adam Deja oraz w doliczonym czasie gry Damian Warchoł. I to jest właśnie Warchoł! To jest Warchoł, ale Orlik! W naszym studiu ponownie witamy Krzysztofa Kostęckiego z redakcji sportowej TVP 3 Opole. Na początku porozmawiajmy właśnie o tym, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu. Porozmawiajmy o 8 kolejce BetClick pierwszej ligi. O tym, czy jakieś wyniki były może zaskoczeniem dla panów.
Ja mam wrażenie, że spotkanie Miedzi Legnica z Arką Gdynia urosło do rangi hitu kolejki tak naprawdę. Co prawda widzieliśmy tylko po jednej bramce, ale też zaskoczenie było ze względu na to, że trzy spotkania zakończyły się remisem 1-1, a jedno spotkanie zakończyło się 0-0. Więc jeśli chodzi o takie zaskoczenia, to no, aż tak dużych nie było, ale jednak ciekawe mecze rzeczywiście były. GKS Tychy faktycznie, tak jak nas przyzwyczaił do tego, znowu remisuje. No to właśnie może dyrektorze, może pan ma jakieś spostrzeżenia na temat właśnie tych wyników, które teraz widzimy? No cóż, pierwsza porażka w sezonie Górnika Łęczna, także jedynym niepokonanym zespołem jest Termalika. I tak mówimy dużo o zmianach w piłce, zobaczcie ile znaczy kilka miesięcy wiosną Termalika. Obawiała się, że może spaść do drugiej ligi, a dzisiaj jest niekwestionowanym liderem, co oznacza kilka miesięcy pracy trenera Brosza. No też myślę, że interesujące jest to, że Wisła Kraków potrafiła kilka dni wcześniej strzelić 4 gole w meczu europejskich pucharów w Brugi, a pojechała do Kołobrzegu na mecz z Beniaminkiem i tak naprawdę dopiero w końcówce niezawodny Rodado uratował punkt dla Wisły. No to teraz spójrzmy na tabelę. Jak w ogóle wygląda tabela BetClick pierwszej ligi? No właśnie, Brugbet, Termalika, Nieciecza cały czas na pierwszym miejscu. Jak panowie myślicie, czy tutaj ktoś będzie w stanie zagrozić właśnie tej drużynie? No cóż, Termalika, tak jak powiedziałem, ten okres pracy trenera Brosza na pewno bardzo dobrze wykorzystany. Kilku wydawało się zawodników takich niezastąpionych z Termaliki odeszło, jak Radwański, jak Loska, jak Biedrzycki. A okazało się, że ten kolektyw stworzony teraz rzeczywiście funkcjonuje bardzo dobrze. No i dzisiaj Termalika wygląda na zespół bardzo rozpędzony, ale tak jak mówię, no to życie mnie nauczyło, że jeszcze nikt ani po 8 kolejkach nie awansował, ani nie spadł z ligi. W takim razie może teraz zobaczmy, co czeka Odrę Opole. Zapraszam na zapowiedź kolejnego rywala. Do walki o ligowe punkty po przerwie reprezentacyjnej piłkarze BetClick pierwszej ligi powrócą w następny weekend. Najbliższym przeciwnikiem opolskiej Odry będzie w wyjazdowym starciu tak zwana Duma Stolicy, czyli Polonia Warszawa. Będzie to również spotkanie sąsiadów z tabeli. Ekipa Radosława Sobolewskiego plasuje się obecnie na 12 miejscu w stawce z dorobkiem 8 punktów. Poloniści zaś są oczko niżej z jednym punktem straty. Czarne koszule z pewnością będą chciały podtrzymać zwycięską passę, gdyż w poprzednich dwóch bataliach wygrały odpowiednio 2-1 z Chrobrym Głogów oraz 2-0 z Wartą Poznań. Trzeba również odnotować, że po przerwie klub ze stolicy będzie miał wzmocnioną obronę. Szeregi Polonii zasilił niedawno Paweł Olszewski, który został wypożyczony z ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. Czy 25-latek pokrzyżuje plan Opolan na wywalczenie cennych punktów? Tego dowiemy się już niebawem. Start meczu w sobotę 14 września o godzinie 17. Dyrektorze, jak podejść do takiej drużyny jak Polonia Warszawa? Co by pan może radził trenerowi czy zawodnikom? Mateusza Kuchtę kilku naszych zawodników powinno świetnie znać, bo występował w Odrze, więc mam nadzieję, że Rafał Niziołek chociażby będzie doskonale wiedział, w który róg uderzać, żeby go pokonać. Na pewno zespół, który po zmianie trenera będzie groźny, wygrał 2 ostatnie mecze. Aczkolwiek też to ciekawe, że zespół, który lepiej punktuje zazwyczaj w meczach wyjazdowych niż u siebie, więc skoro jedziemy na konwiktorską, to trzeba będzie wykorzystać to i spróbować wywieźć ze stolicy 3 punkty. Na pewno trzeba będzie być skoncentrowanym do samego końca, bo w końcówce zeszłego sezonu Odra grała na konwiktorskiej i tam w samej końcówce właśnie wypuściła zwycięstwo, ale my oczywiście doceniając rywala, do którego latem doszło kilku naprawdę bardzo wartościowych zawodników, czy z ekstraklasy, czy z czołowych klubów pierwszej ligi, właściciel zwiększył znacząco budżet płacowy i to jest zespół dużo silniejszy niż w poprzednim sezonie, gdy był Beniaminkiem, ale my jesteśmy świadomi swojej wartości i myślę, że musimy w największym stopniu skupić się na swojej grze i nawet gdzieś tam wykorzystamy pewnie w odprawie pani wypowiedź o tym, że musimy pamiętać o tym, żeby zagrać pierwszą połowę dobrą, a nie tylko drugą. No to możemy sobie teraz trochę pospekulować. Jakie wyniki panowie przewidujecie? Oddaję głos. No ja myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że tutaj też dyrektor wspomniał o tym. Ja specjalnie nie zawarłem Mateusza Kuchty właśnie w tym materiale ze względu na to, żeby się odnieść, bo jednak to jest coś, co łączy oba kluby. I właśnie pytanie, czy taka znajomość to też jest właśnie na plus, czy na minus znajomość bramkarza i znajomość chociażby zawodników z pola. Więc mam nadzieję przynajmniej taką, że taki regionalizm taki trochę wchodzi.
że jednak Opolszczyzna będzie górą i jednak zawodnicy Odry tutaj postarają się jakoś ukłuć Mateusza Kuchtę i zdobyć cenne punkty. A nie pokusisz się faktycznie na obstawienie jakiegoś wyniku? Mam wrażenie, że będzie 1-0 po jednej bramce w drugiej połowie. A pan? Szukam dobrego omenu. Jak pani ma na imię? Wiktoria. Czyli będzie Wiktoria. Myślę, że 2-1 dla Odry. Ależ pan dyrektor wybrnął z tego. I tym oczywiście kończymy teraz nasz program. Na kolejne Opolskie Kulisy Futbolu zapraszam 19 września o godzinie 17:40. Do zobaczenia.